Cześć, witajcie nurkowie. Dzisiaj garść porad dla osób początkujących, bardzo początkujących w Helldivers, a później też troszeczkę sobie na nie pomarudzimy, tak żebyście wiedzieli, na co się piszecie. Pierwsza rzecz, jaką radzę w ogóle zrobić po wejściu do gry, wejść w ustawienia i zmienić przypisanie. Zmienić przypisanie manewrów. Tak jak przytrzymanie CTRL-a, żeby zacząć wpisywać manewry, jak najbardziej może być. Tak, tutaj domyślnie mamy pod WASD to przypisane. Także w momencie wpisywania manewrów nie możemy się poruszać. Dlatego radziłbym to przełączyć na strzałki. Spokojnie wtedy będziemy mogli w trakcie biegu bez najmniejszego problemu przyzywać zapotrzebowanie, naloty, czy co tam będziemy chcieli. Sprawa druga. Zawsze jak zaczynacie grę, na początku każdej rozgrywki zmienicie zaopatrzenie. Dlaczego? Ponieważ startujecie z niepełnym zaopatrzeniem. Macie tylko 2 skrzykawy, 3 granaty, no ja tutaj 7 na 10 magazynków. Więc warto się zaopatrzyć, żeby mieć pełne kieszenie, nie? Sprawa trzecia. Mapa. Przy mapie nie możecie strzelać, pamiętajcie o tym. Teraz tak, no tutaj akurat jesteśmy na dość dziwnej planszy. Nie ma zbyt dużo ciekawych punktów, ale być może znajdziemy coś po drodze. Oczywiście mapę włączamy tabem, przytrzymując prawy klawisz myszy możemy ją przesuwać, scrollem powiększać, pomniejszać, lewy przycisk, puszczamy znacznik. Patrzcie zawsze na kompas, czy nie pojawiają się znaki zapytania. Jeżeli gdzieś zobaczycie, czy też na kompasie, czy w oddali, gdzieś na horyzoncie takie migoczące światło, warto się tam pofatygować, ponieważ możemy znaleźć, do próbek zaraz dojdziemy. Takie cuda, a tutaj różnie, medale, kredyty, cudawianki, także jak najbardziej wskazane takie miejsce odwiedzić. Dalej. Zbierajcie próbki, nie? Próbki są potrzebne. Próbki są potrzebne do ulepszania naszego statku. Teraz zobaczcie. Nasz radar, nasza mapa nie tylko pokazuje nam, gdzie co się znajduje, ale też i przeciwników zbliżających się, więc jeżeli słyszycie wroga, a go nie widzicie, niegłupim pomysłem jest po prostu zerknąć na mapę. Inna sprawa, amunicja. Jak widzicie, nie przeładowywuję, dopóki mi się nie skończy. Dlaczego? Jeżeli mam teraz 9 pocisków w magazynku, jeżeli go przeładuję broń, zobaczcie, że on ten magazynek wyrzuca. Ona ją wyrzuca razem z tymi 9 nabojami, które mieliśmy. Także tutaj nie przeładowujcie po każdym jednym strzale, no bo skończy się to dla was fatalnie, nie? Się wyprujecie bardzo szybko z amunicji. I found something.
wszystko? Tak. Warunki pogodowe. Po ostatnim update'cie doszło coś takiego jak warunki pogodowe. Czyli ogniste tornada, deszcze meteorytów, trząsy. Niestety dość często się może to dla nas marnie skończyć. Sam kilka razy dupłem trafiony meteorytem. Przeprawda jest taka, że tutaj mamy dodatkowe punkty doświadczenia za wykonanie misji przed czasem. Za czas pozostały, który nam pozostał do zakończenia misji, dostajemy doświadczenie. I teraz no, nasuwa się pytanie, czy zależy nam na tym doświadczeniu, czy też chcemy pozbierać próbki, chcemy pozbierać fanty, nie? Niestety, no, znaleziona na mapie broń nie przenosi się na nasz statek, nie? Więc... Kurde, tak malutka jest ta mapa, że co chwilę wychodzę. Mamy kolejny. O, tym razem kwity na zapotrzebowanie. Trudne słowo. Ja bym wam jeszcze pokazać jedną rzecz, tylko że kurczę, nie mogę jej znaleźć, ale może się uda. Gdzieś jest jakaś menda. Zapomnę, że mam misję, żeby je rozwalić z karabinu, nie? No ale ataki z powietrza dają tyle przyjemności, że... tutaj. Drzwi przyjaźni, czy jak to nazwać. No niestety, jeżeli gracie solo, nie ogarniecie tematu, ponieważ no nie ma drugiej osoby, która przyciśnie, więc... Tutaj nie pozostaje wam nic innego, jak tylko odpuścić... Albo poprosić kogoś o pomoc, nie? Jeżeli... Fuck. Jeżeli oczywiście macie pod ręką jakiegoś kumpla, który wejdzie do gry i dopomoże, nie? I found something. Jeżeli sprintujecie, jest duża szansa, że wasz Helldiver wlezie na większość przeszkód. Jeżeli nie wlezie, spróbujcie spacji, czasami to pomaga. No ja w tej chwili mam jetpacka, więc tutaj nie będę próbował. Teraz tak, jak znajdziecie takie drzwi, teoretycznie nie do otworzenia, myślę, że warto poświęcić ten jeden granat, żeby je rozdupczyć. Tutaj też możemy znaleźć super kredyty, możemy znaleźć broń, możemy znaleźć medale. Najróżniejsze znajdźki są, nie? Więc na spokojnie takie rzeczy zwiedzajcie, rozwalajcie. Jak dobrze pójdzie, z jednej misji potrafiłem przynieść, i to z tych niskolevelowych mówię, nie mówię tutaj o jakichś misjach z wysokim levelem, mówię o tych najprostszych, trywialnych misjach, po kilkanaście medali, nie? Więc uzbieranie tutaj nie jest jakimś wielkim problemem tych medali. Wiadomo, że to później one wchodzą w setki, nie?
których potrzebujemy. Ale to i tak nie jest jakieś tam bardzo karkołomne i jest to dość proste do ogarnięcia. To i za mną lezie, ewidentnie. Druga sprawa, nawet jeżeli zużyjecie ten granat, bardzo często w takich miejscach są też zasobniki z granatami, więc spokojnie możecie je podnieść, nie? Jeżeli chcecie sobie poćwiczyć, pograć trochę na trywialnym, zaczynacie dopiero, no bo generalnie no, ten film jest przeznaczony typowo dla ludzi, którzy zaczynają swoją karierę w walce o demokrację, to jak najbardziej zwiedzajcie mapy, jest to naprawdę opłacalne. Tutaj wspomnę o jednym błędzie. Kiedyś jakoś w to miejsce udało mi się rzucić i zaklinowałem się w teksturach, nie? Wpadłem jakby w kontener, no nie mogłem wyleźć. Fire in the hole. Także no zdarzają się takie błędy, zdarza się, że faktycznie potrafi nas tu przyblokować, nie? Zaraz sobie odpalimy mapę, chciałbym wam coś pokazać. I found something. O, tam kolejne ogniste tornado. Trochę dupowata planeta, że mało widać, ale myślę, że mi to wybaczycie. Teraz jest generalnie misja na rozpylanie trutki na termidy. Więc musiałem wybrać jakąś planetę, gdzie ona nie występuje, żeby móc spokojnie sobie pobiegać, pozwiedzać tutaj, nie? Gdzie jest ten znak zapytania? Zauważyłem też, że no niestety plecak odrzutowy potrzebuje trochę czasu, żeby się naładować, nie? Także mamy jeden skok. Nie możemy cały czas sobie lewitować. No ale to akurat chyba dobrze. Nie strzelajcie do tego. Kiedyś sprawdzałem. Skończyło się to dość marnie, nie? Inna sprawa, właśnie, bym zapomniał wam o dość istotnej rzeczy powiedzieć. Jeżeli przytrzymacie klawisz przeładowania, no w wypadku peceta to jest R, zobaczcie, że macie różne opcje. Weźmy tutaj, będziemy może mieli tego więcej. Może być ogień automatyczny, półautomatyczny, latarka włączona, latarka wyłączona. To tam sobie zażyczycie, nie? Także warto sprawdzić każdą broń, jakie ma tryby, jak się wam podoba. Do tego, jeżeli przycelujecie, naciśniecie scrolla, możecie ciut dokładniej celować, nie? Macie widok pierwszoosobowy, więc pięknie się prowadzi z tego ogień na ciut większe odległości, nie? Kiedy potrzebna jest precyzja, a nie siła ognia.
Dlaczego tu sobie tak radośnie biegam? No, mówię, jest to poziom trywialny. Także no, naprawdę raczej nic mi tu nie zagrozi, chyba że popełnię jakiś głupi błąd. A te się zdarzają, no nie ukrywam, że nie. Aczkolwiek czuję się tutaj w miarę bezpiecznie. Dlatego sobie postanowiłem na początek zwiedzić dokładnie mapę, pozbierać wszystko, co pozbieraliśmy. Tu koło pana byliśmy chyba. W sumie z drugiej strony niezły kozak z niego, nie? Go szpadlem zatłukł. No dobrze, chyba mamy wszystko ogarnięte, jeśli chodzi o mapę. Tak, jak widzicie, wszystkie punkty są jakby odznaczone. Jak jest taki napis mi przypominający figurkę Atlasa, z racji tego, że dużo siedzę w No Man's Sky'u, to znaczy, że wszystko mamy pozbierane. Jak najwięcej z karabinu załatwić, ponieważ no mam taką misję dodatkową, a za to dostajemy dodatkowe medale, nie? Get some! No i pozamiatane. Przywołanie. Zaopatrzenia. Nauczcie się tego bardzo szybko na pamięć, nie? Ponieważ przyda wam się to bardziej niż często. Co jest, nie przeładował? Przeładował. Dalej bym kurna zasalutował, ale... bardziej się zajmę unikaniem tego tornada. Nawet jak wam rozwalą, nie? Właśnie skrzynię doopatrzeniową. Na szczęście amunicja i tak zostaje, także i tak możecie spokojnie ją podnieść, nie? Kurczę, nie wiedziałem, że muszę stać przy tej fladze. To będzie dość karkołomne, nie? Tańcząc między tymi tornadami. Chociaż fajnie to wygląda, trzeba przyznać. Oh shit. Jestem ciekaw, czy to tak po złości zrobili, nie? Jak na lądowisku będzie podobnie wyglądało.
na punkcie zbiórki, to dość marnie będzie, nie? Znaczy marnie, no. Na pewno zabawnie. Mocne te tornado. Spadem możecie sterować w trakcie spadania, nie? Także jeżeli tylko jest jakiś większy przeciwnik, starajcie się wylądować na nim, nie? Jest duża szansa, że go położycie. Kurde, tyle próbek poszło się walić. Znaczy, no nie poszło, bo może mi je podnieść, nie? Ale pośpieszyć, naprawdę nie chcę tutaj drugi raz dednąć. Mam dziwne wrażenie, że te tornada jakoś są, kurcze. Liberty emerges victorious yet again. Extract when ready. Się nakierowują na mnie, nie? Dropping a pin. Northeast, 100 meters. Teraz tak, bardzo ważna jest tutaj oczywiście też w Helldiversach komunikacja. Jeżeli nie chcecie używać mikrofonu, nie wiem, macie coś przeciwko używaniu mikrofonu, pod klawiszem Q macie jakieś tam podstawowe emotki, których możecie użyć, nie? Korzysta się z nich dosyć szybko, więc naprawdę dość przyzwoicie jest to wymyślone. Warto też sobie trochę potrenować i poćwiczyć w tą gierkę, którą mamy na statku. Fire in the hole! Ponieważ no, wpisywanie tutaj tych komend jest dosyć istotne, nie? Niejednokrotnie jest to kwestia życia i lub śmierci. Robale zazwyczaj gdzieś na górę nie wlezą, aczkolwiek zdarza im się, że jakimś dziwnym sposobem potrafią się pojawić, nie? Koło nas. Już kilka razy mi się zdarzyło, że w jakimś dziwnym, bliżej mi nieznanym sposobem robal się pojawił za moimi plecami. O, właśnie o tym mówię. One skaczą. Są też skaczące, nie? Ja mówię tutaj tylko o tych podstawowych, które no nie skaczą, nie? Shortly. Orbital strike incoming.
Moglibyśmy sobie jeszcze dobrać amunicję, no ale to bez sensu, nie? I to są takie naprawdę najbardziej podstawowe rzeczy, które no żałuję, że nie wiedziałem na początku. Dużo ominąłem właśnie tych kontenerów, których można rozwalić granatem. Dużo próbek nie zbierałem, ponieważ no nie wiedziałem, że one są aż tak niezbędne. Używałem niepotrzebnie amunicji, ponieważ no kilka strzałów, wiadomo, się uspokoiło, ja przeładowanie, a tutaj nagle się okazuje, że nie mam amunicji, bo całą wyrzuciłem, nie? No a z tych złych rzeczy, o których chciałem wspomnieć. No cóż, kilka też jest, nie? Jak już wcześniej mówiłem, zdarzyło mi się utknąć w teksturach, nie jest to nic wielkiego, bo jakoś zazwyczaj da się z tego wyjść bez większych problemów. Nie rozumiem, czemu tu pisze samozabójstwa, nie? Może po prostu zabójstwa by nie przeszło. Kurde, ale niska celność. No ale z maszyną wywaliliśmy, w porządku, więc nie ma się co dziwić. Jak widzicie, tutaj mam coś takiego jak rozkaz osobisty. Po jego wypełnieniu 15 medali dostanę. Są też ważne rozkazy, ale to są rozkazy dla całej społeczności, także no wszyscy musimy tutaj swoją cegiełkę przyłożyć, żeby je wypełnić. Do czego nam są... Właśnie, może co do czego jeszcze jest potrzebne? Mamy coś takiego jak... Nasz niszczyciel, możemy sobie zmienić nazwę statku, tam pierdołki, nie? Manewry. No oczywiście manewry wykupujemy za kredyty. To jest chyba te bony. Teraz mi uciekła nazwa. Obligacje wojenne, nie? Czy jakoś tak. Bardzo przydatne rozszerzenia, ale tutaj zastanowiłbym się na waszym miejscu, z czego chcecie korzystać. Nie kupujcie póki co wszystkiego, nie? Na początek jest to dość istotne, co będziecie wykupować. A najlepiej by było, jakbyście w ogóle się wstrzymali gdzieś tak do 10 levelu i dopiero wtedy wykupili, kiedy już troszeczkę poznacie broń, poznacie taktyki walki. Mamy tutaj też licencję. To wykupujemy za próbki już. Te próbki, które zbieramy. Im wyższy poziom mapy, tym bardziej rzadkie próbki można dostać. Im wyższy poziom trudności, tym bardziej rzadkie próbki można dostać, więc opłaca się chodzić wyżej. No na trywialnym za dużo nie uzbieracie, tylko te najprostsze próbki, które są. Także też zbyt dużo, no niestety, nie odblokujecie. Medale. Wróć. Medale wydajemy tutaj. Bardzo fajne kombinezony, fajne splówki. Można się całkiem przyzwoicie dozbroić, jeżeli macie kupioną droższą wersję gry. Są ciut inne. Aczkolwiek wiecie co, no przejrzałem je i naprawdę aż tak bardzo od tych podstawowych się nie różnią. To po pierwsze, a po drugie broń jest tutaj dość mocno zrównoważona, więc nie jest to jakiś tam problem. Tych nawet nie oglądałem, przyznam się szczerze. Mówię, no nie brzydko to wygląda, nie? Ale czy warto wydawać na to pieniądze? Nie, no ja bym się wstrzymał, nie?
miałem okazję wykupić faktem tą droższą wersję gry, żeby sprawdzić, co z czym się je, ale nie jest to żaden must have, nie? Helldiver. I teraz the tak. Control system is ready for activation. Nie zauważyłem. The time is now or never. Na tej mapie QE zmieniacie poziomy trudności. Jak widzicie, u mnie maksymalnie na chwilę obecną to jest pełen wyzwań i uwierzcie, że tam jest całkiem ciekawie, nie? Czasem się zdarza, że nas wykopie z gry. Jakiś tam się skraszuje gra, czy tam serwer nie połączy. Ja mam na przykład problem, nie mogę w społeczności dodać znajomych. Zresztą to nie tylko mój jest problem, czytałem, dość często występuje w grze. Co prawda, jeżeli dodacie się przez Steama i na Steamie jesteście znajomymi, to wszystko powinno być ok i cacy. Kolejnym problemem jest wpisywanie kodów. Tych, które na przykład jak musicie aktywować jakąś konsolę, czy to na przywołanie statku, czy jakąkolwiek inną. Jeżeli macie klawisze przypisane na wsadzie, często jest tak, że wy klepiecie jeden przycisk, a was wywala z tej konsoli. Tutaj od wirusa wiem, że po przemapowaniu klawiszy, właśnie tak jak mówię, na kursory, ten problem zniknął. Także jeżeli macie takowy problem, jest to najlepsze rozwiązanie. Zdarzało się, że postać czasem frizowała się przy podnoszeniu jakichś przedmiotów na mapie. Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale też no dość sporo ludzi to zgłaszało, więc coś musi być na rzeczy, nie? No jest ten sklep premium, o którym wspominałem przed chwileczką, ale nie jest on jakimś tam specjalnym problemem i ludzie, którzy kupują to premium, nie mają jakichś tam naprawdę wielkich boostów w porównaniu do graczy, którzy grają na podstawowej wersji gry, więc boli to trochę, że musimy dopłacać, ale nie jest to jakoś bardzo problematyczne dla tych, którzy tego nie robią, nie? Czasem się zdarza, że wystąpi problem z wczytaniem mapy, no to myślę, że to jest błąd po prostu z serwerami. Lecimy w tych helpodach, lecimy w nieskończoność, nie? No i właśnie a propos samych map. Jeżeli tych misji na jednej planecie zrobimy więcej, powiedzmy, że teraz bym zrobił na tej planecie drugą, trzecią, czwartą, piątą misję, w końcu by się okazało, że te mapy zaczynają się powtarzać, nie? No z jednej strony rozumiem, że to jest ta sama planeta, także te placówki jakoś są tam powtarzalne. Nie jest to bardzo bolące, ale no podrzuciło mi się to w oczy, nie? Dlatego też o tym wspominam. Sama rozgrywka uważam, że jak najbardziej jest ok. Maczowanie z innymi graczami też w miarę spoko. Czasem trafią się trolle, no niestety, no wszędzie się trafiają. Wczoraj czy przedwczoraj grając trafiłem na jednego takiego gagatka, który się dobrze bawił nam, uprzykrzając życie. No ale to jeżeli jesteśmy przywódcą oddziału, możemy go po prostu wykopać, możemy go zablokować. Albo po prostu my możemy wyjść, nie? No nie chciało mi się wkurzać na niego, także po drugim zgonie wziąłem i wyszedłem. Jego nick sobie zapamiętałem. Myślę, że prędzej czy później na knojka trafię, nie?
No i co, z grubsza to by było tyle, jeśli chodzi o Helldivers. Takie spostrzeżenia po pierwszych tam parunastu godzinach. Sama rozgrywka, sama rozwałka, naprawdę miodna, polecam każdemu. Granie w kilka osób, jest to petarda. Jeżeli gracie z kumplami, myślę, że będzie śmiechu co niemiara. No dobrze, ja słuchajcie, wracam dalej bronić demokracji. A wy się trzymajcie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, cześć.